Jak ty podchodzisz, twoi koledzy, osoby, które znasz, do tego, że trener na przykład nie rozpisuje jadłospisów tak jak ja, bo bardziej celuje w podopiecznych, którzy już potrafią jeść, powiedzmy, po swojemu i gdzieś tam bawimy się tylko detalami? To nigdy nie zostawiałeś mnie bez odpowiedzi. I to był taki czynnik, który mówił... Bo jeszcze nie współpracowaliśmy wtedy. Nie. O to chodziło. Nie współpracowaliśmy, byłem totalnie szarym gościem, który pierwszy raz do ciebie napisał: cześć Damian, słuchaj, mam problem. Ale jak rozkminiałeś sobie innych trenerów, no bo wiadomo, że zawsze się robi research i ta ostateczna decyzja w końcu przychodzi, to co miałem ja, czego nie mieli inni? Siemaneczko, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest odcinek nietypowy, bo też dostawałem pytania, żeby z jakimś podopiecznym przeprowadzić wywiad, ale długo się zastanawiałem, jak to zrobić i sobie wymyśliłem taką koncepcję. Nie chciałbym, żebyście myśleli tutaj, że się jakoś chwalę, że robimy super przemianę lub cokolwiek, tylko chciałbym, żeby trenerzy, dietetycy czy fizjoterapeuci ogólnie rozkminili odpowiedzi mojego gościa Wojtka pod tym kątem, jak oni, jak wy moglibyście sobie ulepszyć swoją usługę lub gdzie dać jakiś taki większy nacisk w kontekście dopieszczenia być może czegoś, co sprawi, że wasi potencjalni klienci staną się faktycznie waszymi klientami. Także zaczynając, siemaneczko Wojtek. Hej, miło was wszystkich tutaj gościć wspólnie z nami. Słuchaj, żeby jakoś zacząć, powiedz w ogóle, jak się dowiedziałeś o moim istnieniu. Okej, to może być bardzo ciężkie, bo to już są odmęty mojej, że tak powiem, nawet wyobraźni, ale pamiętam te takie początki, gdzie prawdopodobnie wyświetliłeś mi się na Instagramie, jakoś w tych takich kafeleczkach, gdzie to jeszcze było, że sobie przeglądałeś różne sylwetki, czy tam różnych ludzi, i przeważnie, że interesowałem się siłownią, no to algorytm podłapał mi ciebie. Wszedłem na twój profil, zaobserwowałem, bo bardzo zainteresowało twoje podejście do sportu. Później zacząłeś stawiać dużo rolek. To były chyba czasy, kiedy jeszcze miałeś dwa pieski i codziennie męczyłeś je spacerami po bułki do sklepu. Poczułem taki jakby wspólny klimat, bardzo vibe taki mój, który mi odpowiada, jakby na luzie. I stwierdziłem, że naprawdę masz pojęcie poprzez czytanie twoich treści w internecie. I pamiętam, co mnie na pewno zatrzymało przy tobie, że jak miałem jakieś problemy, bo ja to była moja chyba pierwsza masa wtedy, kiedy dużo pytań stosowałem do ciebie, to nigdy nie zostawiałeś mnie bez odpowiedzi. I to było taki czynnik, który mówił mi... Bo jeszcze nie współpracowaliśmy wtedy, nie? O to chodziło. Nie współpracowaliśmy, byłem totalnie szarym gościem, który pierwszy raz do ciebie napisał: cześć Damian, słuchaj, mam problem, bo nie mogę trzymać michę, mam, wtedy jeszcze jadę chyba 250 gram suchego, w sensie makaronu zrobionego i pół kilo serka wiejskiego, a ty mówisz, no dziwisz się, że mam problemy, zrób to i będzie lepiej. I faktycznie naprawdę widziałem efekty i mówię, kurczę, no gościu ma super podejście w ogóle do nie swoich podopiecznych, co jest raczej rzadkie. Często jest po prostu wyświetlono i cześć. Także tak cię poznałem i ta nasza relacja dojrzewa praktycznie 2 lata. Zanim zdecydowałem się podjąć współpracę. Wcześniej myślałem, że będę totalną Zosią Samosią i będą fajne efekty. Jednak brak kompetencji, wiedzy i tak dalej, no pokazał mi, że marnuję swój czas. Więc czas odezwać się do kogoś, jeszcze nie wiedziałem do kogo, czas odezwać się do kogoś, kto się na tym zna. I tak sobie usiadłem chyba na łóżku wtedy i tak dumałem przez godzinę, kto mógłby mi pomóc. Były 3 opcje. Takim czynnikiem, który zauważył, że to byłeś ty, była właśnie ta twoja pomoc mi, taka bezinteresowna, jak mnie nie znałeś i po prostu chciałeś i czułem taką dobrą energię od ciebie, że to nie jest na siłę, że to jest totalnie jak na luzie, nagrywałeś mi głosówki, co zajmuje sporo czasu, bo tam nawet nagrywki były po 5-6 minut, potem jakieś wideo instruktażowe co do ćwiczeń i mówię, nie no, jestem nawet to ci winien i mieliśmy taki kontakt, że
podejmiemy współpracę. I kompletnie nie żałuję tego, bo nie byłbym w tym miejscu, co teraz, gdyby nie ty. I tu już nawet nie chodzi o sylwetkę, a podejście do sportu. Uczysz mnie nawet jak prowadzić swoich ludzi. Nie masz kompletnie jakby problemu z tym, że zadaję jakieś ciężkie pytania i to nie tylko w zakresie diety i treningu, tylko tak jak mówię, nawet swoich personalnych zmagań. W ogóle ciekawe jest, że nigdy żeśmy na ten temat nie rozmawiali, więc w ogóle bardzo miło, że tak to postrzegasz, bo to chyba najdłuższe zdania, które wypowiedziałeś w kontekście naszej współpracy, także bardzo fajnie. Ale jeszcze chciałbym zejść do takiego tematu jeszcze przed współpracą, kiedy ja pamiętam ciebie, bo wiesz, jak pisze do ciebie dużo osób na Instagramie, to ciężko jest wszystkich zapamiętać, ale zawsze jest jakiś taki bullet point, który powoduje, że zapamiętujesz kogoś bardziej. Ja pamiętam taki motyw, że ty chyba kiedyś kupiłeś program Wegnera, to było w 2020 roku, jak ja tego e-booka wypuściłem i pamiętam, że wtedy też kupiłeś e-booka od Szmeksego albo od Grzymskiego, nie pamiętam, ale jakoś było tak, że chyba było tak, że prowadziłeś siebie na podstawie dwóch e-booków. I pamiętam, że chyba udostępniałeś nawet to, że my ci pomogliśmy w jakiejś tam przemianie i tak dalej, więc z tą jakby pamiętam moją styczność twoją, pierwszą styczność z tobą, ale zastanawiam się, na ile to, że wypuściłem wtedy program Wegnera i on jakoś ci pomógł, zaważył też w tej decyzji przyjścia potem do mnie na współpracę, do mnie. Tak jak mówisz, to były dwa e-booki, Szmex Gladiator i twój. Jeżeli chodzi o czynnik decydujący, to myślę, że e-book to było takie 25% decyzyjność, a jednak ta cała reszta to było twoje podejście na Instagramie. Ta taka relacja, która się wywiązała w trakcie pisania, takich głosówek. Zobaczyłem twoją naturalność, że ty faktycznie taki jesteś jak na stories. Okej, ale jak rozkminiałeś sobie innych trenerów, no bo wiadomo, że zawsze się robi research i ta ostateczna decyzja w końcu przychodzi, to co miałem ja, czego nie mieli inni w tym kontekście, być może nie tylko tego, że ci odpowiadałem tak bezinteresownie, ale czy były jakieś inne cechy, które się wyróżniały u mnie, a u nich, wiesz, były na minus? Wydaje mi się, że to takie totalne, zdrowe podejście do sportu, że to nie musi być wszystko 100% albo nic, tylko takie nawet zdrowe 80/20. Myślałem nad jednym takim freakiem, ale stwierdziłem, że już jedną rozpiskę miałem od, już nie będę mówić, od XYZ, gdzie nie byłem nawet w stanie coś, nie wolno mi było jeść na biału i tak dalej przez 2 tygodnie. Jadłem suchy ryż i makaronów, po czym miałem praktycznie odruchy, wymioty po samym gotowaniu makaronu, nawet nie jedzeniu. Także tak, na pewno to jest zdrowe podejście i to, że złapaliśmy taki kontakt, bo ja często się udawałem nawet do Szmeksego, czasami próbowałem pisać, ale jakby wiadomo, jest ma dużo followersów i ciężko odzew. I tak wiesz, ze ścianą się trochę zżałem, a tutaj ten czynnik, że mi odpisywałeś, to był po prostu taka karta przetargowa. Ile ty masz lat? Za miesiąc 24. Okej. I twoi rówieśnicy, koledzy z siłki, z jakich narzędzi korzystają, jakby mieli zdecydować, jakiego trenera wybrać? Czy to jest TikTok, czy to jest Instagram, że sobie poznają ludzi, których obserwują, czy może subskrybują jakieś newslettery, czy może oglądają vlogi na YouTubie? Jaki jest taki przedział procentowy tego, co jest dla nich jakby wartościowszym narzędziem, gdzie trenerzy są, czy tam influencerzy, czy cokolwiek, co spowoduje, że oni kupią od nich coś? Wydaje mi się, że TikTok to jest taka totalnie brain dead platforma, czyli po prostu wchodzisz, scrollujesz, ktoś ma fajne ciało, coś tam gada, okej, like i kompletnie jakby zapominasz o tym, co scrollowałeś. Więc jeżeli chodzi o czerpanie wiedzy, to wydaje mi się, że tutaj YouTube i Instagram przodują, jeżeli chodzi o wybieranie ludzi i o szukanie takich informacji wartościowych, a później możliwe, że przejście na współpracę z daną osobą. A czy uważasz, że twoi, nie wiem, powiedzmy po prostu koledzy też podejmują albo podjęliby decyzję po tym, że widzieliby, że trener jest taki bardziej ludzki? W sensie, że wiesz, oni by pytali kogoś na Instagramie, będąc w cudzysłowie randomem, a ktoś większy po prostu bezinteresownie by im odpowiadał, czy może wiesz, wchodzą na strony
każdego trenera, patrzą na ofertę. Jeszcze nie mówmy o cenie, ale czy ich oferta jakoś przekonuje, czy jednak ważniejsze jest to, co u ciebie, kto jest dobrym człowiekiem, a kto nie po prostu? Wydaje mi się, że takie suche oferty, które są przedstawiane w internecie, niewiele ci mówią. Nie jesteś w stanie dowiedzieć się, jakie gościu ma podejście. Czy to będzie kat, a ty takiego kata potrzebujesz? Czy to będzie osoba, która będzie ludzka i będzie rozumiała, skoro ciebie masz dziecko, masz słaby sen, tak dalej, to nagle się nie zrobi treningu, żeby się pochlastać i wracasz do domu wywalony z kapci, tylko programuje ci tak plan, żeby on ci pomagał, a nie cię jeszcze bardziej zepsuł. Także odpowiadając na pytanie, zdecydowanie lepiej poznać gościa w internecie, zobaczyć, czy nadajecie na tych samych falach, macie wspólny vibe po angielsku i później podjąć decyzję. Bo tak naprawdę oferty skonstruowane są tak, że no niewiele można tam dodać, tak? No, jeszcze nie widziałem jakiegoś takiego punktu wow, który by mówił, musiałbym spróbować i rzucić się tak na kompletnie głęboką wodę, gdzie bym gościa nie znał. I myślę, że cena to naprawdę nie jest czynnik. Jakby mam troszkę inne podejście do tego i ceny rzadko mnie kuszą. Ja wolę postawić na jakość i na coś sprawdzone. No dobra, ale czy twoje... W ogóle podoba mi się bardzo, że to powiedziałeś. Szanuję to bardzo i fajnie, że tak jest, bo ja mam dokładnie takie samo zdanie. Ale czy twoi rówieśnicy też tak podchodzą do tego, czy jednak u nich cena jest jakimś czynnikiem? Bo to mnie zastanawia, bo wiesz, ja ciebie postrzegam jako takiego bardziej dojrzałego gościa, jak na swój wiek, pod kątem tego, że faktycznie, wiesz, takie przedsiębiorczo bardziej masz podejście. Ale zastanawiam się, jak twoi rówieśnicy to odbierają, osoby, nie wiem, po studiach, studenci. Z mojej perspektywy jednak trochę liczą te pieniądze, nie? Tak, aktualnie jako, że próbuję rozkręcić ten biznes trenera personalnego, to zauważyłem, że 90% osób, jeżeli zobaczą cenę X, która jest kompletnie niewygórowana i jest stosunkowo niska, to nagle wyświetlają wiadomości, nawet nie odpisują. Nawet nie ma żadnego follow-upu, żeby wejść w jakąś dyskusję, co oferujesz i tak dalej. Także no nie dogaduję się z rówieśnikami, jeżeli chodzi o podejście do finansów i takie chłodne kalkulacje, ale no nie mogę też odpowiadać za innych, ale takie. To jeszcze wracając do naszej współpracy, jak twój cel w sensie sylwetkowy wpłynął na wybranie mnie? No bo wiadomo, że ja siedziałem w świecie kulturystycznym kształtowania sylwetki, ty chcesz być dojebanym chłopem wielkim i tak dalej, więc czy to też u ciebie zaważyło? Bo pytam bardziej pod tym kątem, czy może jeżeli ty byś, nie wiem, chciał być, nie wiem, fighterem, robić BJJ czy coś takiego, czy dalej byś do mnie poszedł, mimo że ja kontentu wokół tego w ogóle nie robię i w sumie nie wiesz, czy mam wiedzę, żeby zrobić treningi pod sztuki walki, nie? Bo wiesz, w twoim wieku też dużo i ogólnie teraz taki trend się robi pod sztuki walki i tak dalej, więc z mojej perspektywy wydaje mi się, że sylwetkowców takich stuprocentowych jest mniej, ale dużo ludzi ma świadomość, że jednak warto być sprawnym, zapierdzielać i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym kątem pytam. Kurczę, wiesz, to jesteś na tyle ciekawym przypadkiem, że tobie byłbym w stanie zaufać i byśmy mogli próbować i to było na zasadzie takie, że jeżeli się nie uda, no to trudno. Jeżeli stwierdzisz, że nie potrafisz mnie potem przygotować po 2-3 miesiącach, nie miałbym kompletnie za złe. Ale tu jest już taka silna więź między nami przez tą współpracę, że ja bym wolał tobie zaufać i wspólnymi siłami byśmy znaleźli jakiś tam złoty środek, niż szukać kogoś takiego z zewnątrz. Wiadomo, jakieś tam teraz mi się nazwiska pojawiły, jeżeli chodzi o sztuki walki, na przykład Sergiusz i tak dalej. Ale wolałbym zaufać tobie zdecydowanie. Właśnie tak mnie to zawsze zastanawiało, jaka jest ten, bo ja osobiście, jeżeli jakiś podopieczny mnie o tego typu rzeczy pyta, to ja wprost mówię, że nie zajmuję się przygotowaniem motorycznym, mam małą wiedzę na ten temat, ale dużo podopiecznych jednak trochę chce pomachać, ale bardzo chce być dopierdzielonym i widzą gdzieś to, że ja mogę im pomóc, więc się decydują, ale właśnie się zastanawiałem pod tym kątem, czy jest to jakaś decyzyjność, bo też coraz więcej trenerów stricte jest też trenerami motorycznymi, nie? Ja, wiesz co, ja bardzo przywiązuję się do ludzi. Jeżeli ja jestem otoczony dobrą opieką,
czuję się dobrze jakby w tej relacji trener-podopieczny, to nie widzę większego sensu zmieniać kogoś, jeżeli to nie byłyby naprawdę jakieś tam zawody o złote gacie, no to nie chciałbym zmieniać. Bo prawdopodobnie bym poszedł na te sztuki walki i po 3 miesiącach, 4 powiedział: Damian, słuchaj, co, to nie dla mnie. Zróbmy po prostu znowu ten trening kulturystyczny, a ja będę tam chodzić for fun i bez żadnych jakichś tam ulepszeń. Dobra, a czy w naszej historii jakieś opinie lub rekomendacje miały na to jakiś mały wpływ, bo o tym w sumie nie powiedziałeś? I też na ile opinie tobie robią pod kątem wyboru kogoś? Wiesz co, najbardziej opinie mi robią, jeżeli wybieram restaurację. Jeżeli chodzi o same takie suche opinie, to może jeżeli chodzi o produkty, które robisz, to tak. Ale jeżeli chodzi o takie opinie od klienta typu, wiesz, dziękuję za to, bo pomogłeś mi rozwinąć to i to i to, to nie jest jakiś taki mocny czynnik. Jeżeli chodzi o produkty, to faktycznie lubię sobie poczytać te opinie, bo wiem, co się będzie znajdowało i czy tam jest mięso, czy warzywka. Ale myślę, że twoje metamorfozy, może nie opinie same tekstowe, ale metamorfozy klientów już działają. Czyli to, jaką robotę wykonuje. Dokładnie. Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. To jeszcze na koniec chciałbym zapytać o dietę. Jak ty podchodzisz, twoi koledzy, osoby, które znasz, do tego, że trener na przykład nie rozpisuje jadłospisów tak jak ja, bo bardziej celuje w podopiecznych, którzy już potrafią jeść, powiedzmy, po swojemu i gdzieś tam bawimy się tylko detalami. Jak ten czynnik wpływa na być może wybór takiej osoby? Czy wolałbyś ty, żebym jednak ci rozpisywał Michę, ale mi na przykład o tym nie mówisz, czy jednak cenisz sobie to, że masz tą dowolność i jesz po swojemu? Wiesz co, wydaje mi się, że to też zależy od człowieka. Osoby, które mają, chcą kata jako trenera, prawdopodobnie będą chcieli mieć też sztywny jadłospis, żeby nie myśleli, żeby zrobili to i że byłoby dopięte na 100%. Natomiast takie osoby jak ja wolą mieć ten bufor, że ja sobie wybieram, że nie jestem tak, że Jezu, nie kupię serka wiejskiego, no to cały mój jadłospis idzie w diabły. Ja wolę mieć tą przestrzeń, że jeżeli mam nawet ochotę sobie zjeść żelki, to w tych przy założeniu 80-20% sobie je zjem. Nie będę miał żadnych wyrzutów sumienia, że ja to zrobię. A wątpię, żeby ktoś ci napisał jako trener w rozpisce, weź sobie żelki, zjedz sobie 10 chipsów i tak dalej. I wydaje mi się, że to może usiąść na głowę klienta, który jeszcze nie miał styczności, czy to z podejściem kulturystycznym, czy takim bardziej stricte dietowym. I gościu będzie miał albo efekt jojo, albo stwierdzi, że to jest chore i rzuci to w diabły. Także wydaje mi się, że podejście takie jak ty masz, żeby uczyć i zwiększać świadomość żywieniową, jest o wiele lepsze. Bo jeżeli ty się nauczysz takich podstaw, to będziesz w stanie sobie pojechać na All Inclusive i jeść tak zdrowo i smacznie i nie przytyć i cieszyć się zdrowiem, tak? A jeżeli będziesz miał sztywny coś już taki w ramach opisany ten plan, to wydaje mi się, że niewiele się nauczysz. Bo nawet nie będziesz wiedział, dlaczego on tak to skomponował, że wziął serek wiejski, żeby było białko, żeby były węgle, żeby była energia, żeby były tłuszcze i tak dalej. Także zdecydowanie wolę mieć komfort i przestrzeń do tego, co jem. No i pięknie. Super króciutki podcast, ale myślę, że jest dużo mięska, a mało warzywek, tak jak powiedziałeś. Także bardzo dziękuję ci, że zgodziłeś się na rozmowę.
I tyle. Mam nadzieję, że ten materiał też Wam się podobał. Dajcie znać być może na Instagramie, czy chcielibyście więcej takich rozmów, może też zapytać o co innego i podeślijcie pytania, skomentujcie na YouTubie albo jak słuchacie na Spotify, to po prostu napiszcie na Instagramie. Ja Was zachęcam do zaobserwowania profilu Wojtka. Oczywiście tutaj przez cały materiał wyświetlał się jego Instagram. Też w opisie filmiku będą linki. No i tyle. Dziękuję Wam. Dziękuję Wojtek za rozmowę. Jeszcze raz i miłego dzienka.